It all started when I had an invitation from a man called Andrzej Paluch, who was the professor of anthropology in 1987, to have a conference to celebrate the 100th anniversary of the birth of Bronisław Malinowski. After the conference was over, Paluch said to me, look, I want to invite you to come for summer schools. So I went back to London and I raised funds to help me buy tape recorders that we could do interviews for the summer schools. The first summer school we had was in Oświęcim, and we interviewed local residents in 1988 on their memories of World War II. Never been done before. We got into trouble with the police for making inquiries about this, but we succeeded in collecting a lot of data. We had bicycles and we went around looking for old synagogues and ruins and cemeteries and so on. There was no guidebooks at all at that time. And eventually there was this photographer in Krakow, Chris Schwartz, and he asked me whether I would give him my archive. And I'd never been asked this question before. It was not easy for me to know what to do, but in the end I agreed to give him my archive. Co robił ów zabłąkany Anglik tu, pośród ruin żydowskiego życia? Zaprowadził mnie ów angielski gentleman do tej zrujnowanej, przy Dajworze, przestrzeni i powiedział, tu powstanie coś żywego. Chris miał kilka powodów, dla których chciał otworzyć to muzeum. Osobiste, myślę, że dla niego to było ważne, żeby szczególnie w kontekście choroby, z którą się uporał, tak myślał, zostawić coś po sobie, stworzyć coś, co byłoby widocznym znakiem jego pracy. Chris na pewno też chciał stworzyć miejsce, w którym prezentowana byłaby jego twórczość. Wiesz, no, Chris był fotografem, który był w swoich kręgach uznanym, jego praca była znana, szczególnie w Anglii. Ale myślę, że zależało mu na tym, żeby stworzyć permanentną przestrzeń, w której jego finalny projekt, jego najważniejszy chyba projekt życia, byłby prezentowany. Tym projektem oczywiście stała wystawa Śladami Pamięci, którą przygotował z Jonathanem Modelem. We built up an archive of about 1,000 pictures. The question was, having collected this archive, how to exhibit it? We had many discussions about this. Do we put all the cemetery pictures together? Do we put all the synagogues together? Do we put all the ruins together? Do we do a section just on the area around Rzeszów and another thing just on the area around Przemyśl? Should it be arranged geographically? He had no idea. He didn't know the subject well enough or what would appeal. So I sat down and I came up with the idea that I wanted to avoid stereotype. Foreign Jews think everything is in ruins. A lot of Poles who became slowly active in promoting an understanding of these traces of the Jewish past think that everything is perfect, so that's in opposition to it. It was not so simple, but anyway, I came up with this concept to divide the pictures into five different themes. First one being ruins, second one being restorations and survivals. Survivals of pre-war, things which give people an idea of how things looked before the German occupation. Third thing is actual sites where the Holocaust took place. And that was interesting because it could be in open countryside, or it could be in forest, or it could be as in Auschwitz or Belzec. Fourthly, the attempts at restoration, monumentalization, memorialization, showing lots of different ways in which people do it, either by putting up plaques, or by putting up monuments, or by preserving in some way in an open field where the Jewish cemetery had been, by ploughing around it. Lots of different techniques of memorialization. You can't generalize about memorial, and we wanted to show the full range. And lastly, the people involved in memorialization. Again, a great range of people, tourists, scholars, survivors, museum visitors, and so on, politicians coming on official delegations. All the other pictures, except for that last fifth section,
were without people, to somehow give the idea that this was somehow a landscape of silence. And finally, at the end, you see, oh, there are people here of all different kinds, tourists, politicians, scholars. It would end the exhibition in a sort of upbeat, more optimistic note. Pojawiła się choroba i myślę, że to skłoniło Chrisa do tego, że trzeba podjąć decyzję. On po prostu wszystko, co miał w Anglii, sprzedał. To, co zostało, włożył do samochodu, wyjechał do Polski i założył muzeum, co wówczas było absolutnie karkołomnym zadaniem. Wszyscy ludzie, którzy na początku w Polsce zetknęli się z szalonym Anglikiem, który przyjechał z taką wizją, faktycznie myśleli, że jest szalony, bo przecież nie pojawia się od tak znikąd i nie zakłada się muzeum. Takie przynajmniej było polskie myślenie. Natomiast Chris postanowił, że jednak to zrobi i wbrew wszelkim oczekiwaniom dopiął swego. Wspólnie z innymi ludźmi, przyjaciółmi, opiekowaliśmy się z Chrisem praktycznie do końca. On był w Krakowie. I często o tym nie mówię, ale naprawdę on strasznie pięknie stanął w obliczu śmierci. Oprócz przyjaźni, oprócz zainteresowania kulturą polsko-żydowską, oprócz wprowadzenia mnie w świat fotografii, dał mi jeszcze zupełnie inne przeżycie, to znaczy obcowania ze śmiercią, co jest bardzo, bardzo niezwykłym przeżyciem, którego się nie dostaje w książkach ani na ekranie telewizji. Także za to mu też jestem niezmiernie wdzięczny. Żydowskie Muzeum Galicja wprowadziło szereg nowych elementów na Kazimierzu, w Krakowie. Rozpoczęło taką nową erę w muzealnictwie krakowskim. To było pierwsze muzeum, które pokazywało to, co miało pokazać za pomocą fotografii, tylko i wyłącznie fotografii, projektów edukacyjnych, projektów, które miały charakter instalacji, czyli coś nowego. Chris wanted to see it, a museum, as a place of cultural events. Nowadays, the concept of a museum has to be a place of cultural encounter. That is what a museum is. I mean, the 19th century, a museum is a place of old things behind glass cases full of dust and something coming from the past. It's hard to believe that it really has been 10 years. I remember when they built the museum, when Chris Schwartz was alive and involved, and it doesn't seem like it's been 10 years. But I think Galicia has become an increasingly important institution, both locally here in Kazimierz and Krakow, and nationally and internationally. We think of the museum as a museum in terms of the exhibition, but I think, you know, one of the main strengths of the Galicia Jewish Museum is the incredible amount of lectures and concerts and workshops going on there, which are, of course, open to everybody, but of particular interest to the Jews of Krakow. And I think that it's one of the, you know, the most important places on the Jewish map for the local Jewish community, as well as for non-Jews or Jewish tourists or everybody else that Galicia is trying to, you know, that comes in and is able to appreciate the museum. So absolutely, I think, and as a Jew living in Krakow, I think that Galicia is one of the most important places here in the city for us. To nie jest tak, jak wielu by chciało, albo wielu twierdzi nieświadomie, że życia żydowskiego na Kazimierzu już nie ma, bo wojna jednoznacznie wyznaczyła tę nieprzekraczalną granicę. Otóż to życie jest, zawsze było. Ono jest jeszcze bardziej dynamiczne, jeszcze bardziej ciekawe, jeszcze bardziej kolorowe i różnorodne. Sama wystawa w muzeum także się zmienia. To nie jest tak, że ona jest statyczna, ona ciągle jest udoskonalana w jakimś sensie i też ludzie, którzy tutaj przychodzą, mają wpływ na to, jak ona się zmienia, ale też ilość i jakość i rozmaitość wydarzeń dookoła wystawy powoduje, że to wszystko przechodzi taką ewolucję praktycznie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Poza tym założenie muzeum jest takie,
żeby bazować na wystawie stałej, natomiast nieustannie zmieniać wystawy czasowe, czyli oferować coraz to nowe bodźce, coraz to nowe stymulacje dla odwiedzającego, dla jego pamięci, postrzegania przeszłości i teraźniejszości żydowskiej. Muzeum jest organizacją stabilną i finansowo doskonale sobie radzącą. Ponad 60% budżetu pokrywamy z wpływów generowanych na miejscu, co w porównaniu do innych instytucji czy podobnych instytucji kultury jest ogromnym sukcesem. Oczywiście muzeum może funkcjonować również tylko i wyłącznie dzięki wsparciu sponsorów i darczyńców i przyjaciół z Polski, ale przede wszystkim Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Fundacja Mirzien Lebenheim, Fundacja Taubego i Koreta, wsparcie pana Zygmunta Rolata. Bez tych ludzi, bez tych organizacji, bez ich zaufania, wiary i pomocy nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Także myślę, że to są bardzo dobre fundamenty pod budowę kolejnych 10 lat. Pod budowę instytucji, która z roku na rok będzie się rozwijała i będzie stawała się coraz bardziej interesująca. Ściągająca więcej odwiedzających i prezentująca coraz nowe projekty. A przez całą tą pracę spełniającą swoją podstawową misję. Czyli upamiętanie świata, który kiedyś istniał, a jednocześnie współtworzenie tego świata, który istnieje wokół nas dzisiaj. Tworzenie przestrzeni dla odrodzenia się żydowskiego życia w Polsce, we współczesnej Polsce. Człowieku, czy też tego szukać?